5 maja na hali sportowej w Brzeszczach odbyły się wiosenne integracyjne zawody lekkoatletyczne. Była to już 15. edycja zmagań sportowych, w których udział wzięły 4 szkoły podstawowe z gminy Brzeszcze, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy z Oświęcimia. Impreza miała charakter nie tylko sportowy, ale także pedagogiczny. My chcemy nasze dzieci nauczyć kontaktu z dzieckiem niepełnosprawnym, żeby się nie bało tego kontaktu, żeby było oswojone, żeby te zawody oprócz aspektów sportowych miały również aspekty wychowawcze. I myślę, że o tym, że dzieci są zadowolone z tych zawodów, świadczy fakt, że co roku absolwenci naszej szkoły chcą uczestniczyć jako wolontariusze w tych zawodach. Lekkoatletyka, królowa sportu, no w dzisiejszych czasach szczególnego wsparcia wymaga, z tego względu, że zauważalny jest spadek zainteresowania tą dyscypliną. Natomiast cieszę się, że przez 15 lat ludzie, którzy są zakochani w sporcie, zakochani w lekkiej atletyce, zarażają tym innych młodych. Podejrzewam, że dzięki takim imprezom jest szansa, że może któraś z osób zainteresuje się czy zajmie lekką atletyką na poważnie. No, jeżeli zaczynają w tak młodym wieku ruch, zaangażowanie w takie troszeczkę na wyższym poziomie zaangażowanie w sport, to gwarantuje to dalszy rozwój ich fizyczności w tym kierunku, że za ileś tam lat nie będą mieli problemów po prostu ze zdrowiem. Uważam, że takie imprezy jak te zawody integracyjne powinny być jeszcze bardziej na większą skalę, może powiatowe w przyszłości zrobione. Będziemy na ten temat na pewno ze starostem powiatowym rozmawiać. Zaprzęgniemy inne gminy do tego, bo uważam, że taki cel i takie zawody są wspaniałe. Dla dzieciaków przede wszystkim jest to dobra zabawa, pokazanie, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy równi i nie ma tutaj podziałów na żadnych podziałów tak naprawdę. W zawodach udział wzięło ponad 120 uczestników, a rywalizacja odbywała się w 3 konkurencjach. Bieg na 60 metrów, skok w dal oraz rzut piłką lekarską. Na najlepszych zawodników czekały statuetki, medale oraz dyplomy. Dodatkowo organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym koncert zespołu młodzieżowego oraz spotkanie z myszką Miki i myszką Mini.